Zastanówmy się, od czego zależy prędkość, z jaką jedziemy na rowerze. No na pewno zależy od wielu czynników. Na przykład od wielkości oporów, jakie musimy pokonać w czasie takiej jazdy na rowerze. Jakie to mogą być czynniki? Na pewno z doświadczenia wiemy, że im jest większy wiatr, na przykład jakiś boczny czy przedni, tym jest nam ciężej jechać. Od tarcia mechanicznego, nie wiem, kolega ma lepszy rower, by mamy słabszy, tak? Na jednym nam się jedzie lżej, na drugim ciężej. Od oporów opon, czy na przykład jedziemy yy, Mając opony bardzo szerokie czy węższe, czy jedziemy po błocie, czy na przykład po suchej ulicy, jak również od tego, czy jedziemy właśnie na wzniesieniu, czy właśnie z niego zjeżdżamy. Ale również właśnie prędkość, jaką jedziemy na rowerze, zależy od siły, którą mamy w nogach, aby przeciwdziałać się tym oporom. Dlatego Mamy w rowerze przerzutki, dzięki którym możemy sobie dobrać optymalne dla nas obciążenie, czyli inaczej mówiąc, przełożenie. Kojarzymy, mamy z przodu zębatki, i z tyłu. I zmieniając odpowiednie wartości przerzutek, sobie ustawiamy dogodną dla nas konfigurację, tak, żeby nam się wygodnie jechało. Oczywiście im większe przełożenie multiplikujące dobierzemy przerzutką tym koło napędowe roweru, czyli no z tego co ja wiem, to tylne wykona więcej obrotów przy jednym obrocie nogami o 360 stopni. Innymi słowy, większe przełożenie przy tym samym tempie pedałowania sprawia, że tylne koło wykonuje więcej obrotów i tym samym jedziemy szybciej. Ale niestety wymaga to więcej siły lub po prostu lepszych warunków sprzyjających, na przykład, że jedziemy po ulicy z wiatrem, jeszcze z górki, no to wtedy wiadomo, że nie jest dużym wyzwaniem włączyć najwyższe przełożenie i bardzo szybko jechać. Natomiast przy tym samym przełożeniu ciężko nam będzie jechać na przykład pod górę przez chociażby las. I wróćmy do podstawowego pytania, jak obliczyć prędkość, z jaką jedziemy na rowerze. Musimy znać częstotliwość, z jaką pedalujemy, czyli tempo w jakim kręcimy nogami na pedałach. Musimy też znać przełożenie jakie obecnie używamy, czyli ustawienie przerzutek. Też jest ważny obwód koła, choć nie już tak bardzo jak pozostałe te dwie rzeczy. Teraz sobie wyprowadzimy wzory, z których będziemy sobie mogli policzyć prędkość jaką osiągnie rowerzysta przy zadanej wartości przełożenia, obwodu koła i częstotliwości pedałowania. I właśnie zaczniemy sobie od wyprowadzania. Zacznijmy od tego, że prędkość, jaką porusza się jakiekolwiek ciało, to jest po prostu droga przez czas, poza zakładamy, że ruch jest jednostajny, czyli im więcej przejedziemy w krótszym czasie, tym jest po prostu większa prędkość. Ale jeżeli się skupimy na tym kole, to jaką drogę wykonuje koło? Koło tutaj ma obwód swój, więc jeżeli ten wentyl od dętki obróci się raz o 360 stopni, to rower pokona taką samą odległość, jaką jest tak, jakby długość tego obwodu. Czyli prędkość to będzie inaczej droga tego koła, czyli jego obwód, podzielony przez czas, jaki minie od momentu, kiedy wentyl był w tym miejscu i po jednym obrocie znowu był w tym miejscu. I teraz właśnie czas, w ciągu którego koło wykona jeden obrót, to jest inaczej okres wyrażany w sekundach. Czyli to, jak długo jedno koło wykonywało swój obrót, to nazwiemy po prostu okres, więc w miejscu czas możemy teraz pisać okres, więc otrzymamy, że prędkość jest to obwód przez okres. No dobrze, ale nam potrzebna jest częstotliwość, czyli to, jak szybko kręcimy pedałami. Czyli ile obrotów wykonało koło w ciągu jednej sekundy. Czyli na przykład jak ktoś ma częstotliwość 60 obrotów na minutę, a ktoś ma 80 obrotów na minutę, no to szybciej nogami kręci ten, który ma 80 obrotów na minutę. Czyli jest to właśnie ta częstotliwość, czyli ilość pełnych obrotów w ciągu jednej sekundy. I teraz zmienimy sobie okres na częstotliwość. I z fizyki wiemy, że okres jest to 1 podzielony przez częstotliwość. Więc zamiast tego okresu w mianowniku, w wzorze na prędkość wstawimy 1 przez częstotliwość i, i teraz obliczymy, ile to wynosi. I oczywiście wyjdzie nam, że prędkość jest to obwód razy częstotliwość. Ale przerzutki powodują to, że możemy sobie zmieniać obciążenie, czyli inaczej mówiąc przełożenie, z jakim jedziemy. A więc im dostawimy większe, czyli cięższe przełożenie, tym przy jednym obrocie nogami o 360 stopni spowodujemy, że koło obróci się nie tylko o 360 stopni, ale o na przykład więcej stopni, na przykład o 1000 stopni, o 1200 stopni, w zależności od przełożenia, jakie dobierzemy. A więc jeszcze musimy uwzględnić przełożenie. A przełożenie jest to ilość zębów na przedniej zębatce, czyli tej, która jest przy naszych stopach, jak jedziemy na rowerze, podzielić przez ilość zębów, które są na tylnej zębacie przy tylnym kole w danej chwili ustawione. Czyli ile zębów jest z przodu łańcucha, ile z tyłu na tych trybach. I teraz te przełożenie musimy pomnożyć w tym miejscu i otrzymamy, że prędkość, z jaką jedziemy, jest to obwód razy częstotliwość razy no to przełożenie. Ale oczywiście prędkość według jednostek układu SI wyjdzie nam w metrach na sekundę. Więc trzeba będzie jeszcze jeżeli nas interesują kilometry na godzinę, przemnożyć wszystko przez 3 i 6. Ale oczywiście tu też jest kilka pułapek. Po obwód musimy wpisać do tego wzoru w metrach. Także jeżeli mamy przykład, obwód koła wynosi 2 metry. Częstotliwość, jaką pedałuje rowerzysta, to 90 obrotów na minutę. Przełożenie przednie to 42 zęby, natomiast tylne 21. Oblicz prędkość w kilometrach na godzinę, jaką uzyska ten rowerzysta. I teraz z tego wzoru, który wyprowadziliśmy, możemy to od razu wyliczyć. Tutaj akurat obwód jest od razu podany koła w metrach, więc stawiamy prędkość, że jest to 2 razy. I uwaga, częstotliwość to jest 90 obrotów na minutę. To ile obrotów wykonamy w ciągu sekundy? Skoro w minucie jest 60 sekund, no to w ciągu sekundy pewnie 60 razy mniej obrotów. 90 podzielić na 60 jest to 1,5. Więc wstawiamy 1,5. I teraz zęby przednie przez zęby tylne, czyli 42 do 21. I żeby wyszło nam nie w metrach na sekundę, tylko w kilometrach na godzinę, mnożymy razy 3,6. I otrzymujemy, że jest to 21,6 km na godzinę bo oczywiście 42 się dzieli przez 21 na 2 i po przemnożeniu tych liczb otrzymujemy właśnie taki wynik. Ale teraz gdybyśmy chcieli dla różnych prędkości pedałowania to policzyć i dla różnych jakby przełożeń, no to po prostu będzie to czasochłonne, bo za każdym razem musimy to ręcznie liczyć. Wyobraźmy sobie, że na przykład mamy dwa rowery. Jeden to jest rower górski z takimi przełożeniami z tyłu, drugi na przykład jest to rower szosowy, który ma 10 na przykład przerzutek z tyłu i na przykład dwie z przodu. No to trzeba byłoby ileś razy ten wzór przeliczać i to po prostu jest żmudne, więc wykorzystamy sobie bardzo prosty program, który nam zautomatyzuje to liczenie, czyli Microsoft Excel. W programie Microsoft Excel wykonałem bardzo prostą tabelkę. Zawiera ona kombinację wszystkich możliwych przełożeń, jakie można osiągnąć na moim rowerze górskim. W moim rowerze górskim z przodu są trzy blaty. Blat o 43 zębach, 34 zębach i 24 zębach, natomiast tu mam kasetę siedmiobiegową, co daje mi łącznie 7 razy 3, czyli 21 przełożeń. Czyli wypisałem wszystkie możliwe do osiągnięcia przełożenia, na przykład 24 na 13, 34 na 15. 43 na 11. Tutaj sobie poza tabelą wpisałem obwód koła i częstotliwość pedałowania jakąś minimalną i jakąś częstotliwość pedałowania maksymalną. Częstotliwość jest to inaczej kadencja. I teraz chcę, aby mi program komputerowy automatycznie liczył prędkość, jaką będzie się poruszał rower przy zadanej częstotliwości pedałowania, przy zadanym obwodzie i przy zadanym przełożeniu. I chcę, żeby można było sobie nie obliczyć to dla np. 60 obrotów na minutę, tylko żebym w każdej chwili mógł sobie to zmienić. Skąd te na przykład wartości? Zrażem na forach internetowych, że ludzie, jeżeli bardzo wolno jadą na rowerze, to mniej więcej z taką częstotliwością się poruszają ich nogi względem osi korby. Natomiast bardzo szybko jak zawodowcy finiszują to mają 120, a oczywiście nawet i pewnie sporo więcej obrotów na minutę. I tak sobie wymyśliłem, żeby policzyć dla jakichś skrajnych wartości prędkości uzyskiwane na danym sprzęcie, żeby można było te wartości łatwo zmieniać. I dodatkowo tutaj widzimy, że jeżeli zmienia na 50, to mi się tutaj zmienia tekst. Jest to oczywiście zasługa funkcji złącz teksty. Tutaj nie będę dokładnie tłumaczył, jak to działa. Osoby bardziej rozeznane sobie same to same się tego dowiedzą bo to byłoby zbyt obszerne nagranie i teraz po prostu w jaki sposób będziemy to liczyć w taki sam jak do tej pory powiemy, że prędkość to jest obwód razy częstotliwość pedałowania razy podzielenie przedniej ilości zębów przez tylne i razy 3,5 6, żeby to wyszło w kilometrach na godzinę. I to samo wpiszemy w program, czyli obwód. Ale tu jest obwód w centymetrach, więc go od razu dzielę przez 100. Biorę w nawias mnożenie. Mnożę razy częstotliwość pedałowania. Powiedzmy, że przez tą mniejszą, tak? Ale ona, uwaga, jest w obrotach na minutę, więc muszę podzielić na 60. I teraz razy, ilo raz przełożenia przedniego i tylnego i razy 3 6. i Teraz oczywiście nie muszę tutaj od początku tego tworzyć, wystarczy przeciągnąć, ale coś się dziwnego dzieje. Teraz jeżeli tutaj kliknę, podejrzę, co było przez siebie mnożone i liczone. Natomiast jeżeli kliknę tutaj, to widzę, że tutaj mi schodzi cały czas. Natomiast jak chcę, żeby zawsze do obliczeń brał kadencję, Minimalną obwód koła i ten stosunek, więc muszę zamrozić przesuwanie się tych dwóch pól zielonego i niebieskiego. Więc przy tych kolorach klikam F4, aby powiedzieć programowi, że te mają być rzeczy nieprzesuwne. I teraz, jeżeli przeciągnę, to otrzymam wartości, czyli prędkości w kilometrach na godzinę. I teraz zrobię dokładnie to samo dla maksymalnej częstotliwości. Sobie łatwo mogę zobaczyć, że na przełożeniu najcięższym, jaki jest w moim rowerze górskim, przy bardzo hardkorowym pedałowaniu, osiągnę aż 60 km na godzinę. Tylko pytanie, kto na takim rowerze da radę to osiągnąć. Chyba, że z wiatrem i z gubałówki. I teraz oczywiście mogę sobie tutaj jeszcze bardziej coś niemożliwego zrobić. 75 km na godzinę, tak? 110, 55, 120... I tak dalej. Ustawię sobie na przykład 60 i 120. I teraz to samo zrobiłem dla roweru szosowego. W tym wypadku mam rower, który ma dwie tarcze z przodu i aż 10 przełożeń na kasecie tylnej, które są bardzo do siebie zbliżone. I tutaj dla ułatwienia, już obwód jest ten sam, po mniej więcej już nie będę zmieniał. Zawsze sobie mogę drobne korekty przecież zrobić. I teraz oczywiście. Takie przedstawienie danych też jest mało czytelne i należałoby do tego zrobić wykres. Ale żeby zrobić wykres, no to właśnie najpierw potrzebujemy mieć te wszystkie wartości parametrycznie obliczone. Ja wykresy sobie przygotowałem wcześniej i teraz pozwolę sobie je tylko przeciągnąć tutaj na ekran widoczny. Czyli to mam wykres dla roweru górskiego. Zielony słupek oznacza prędkość w kilometrach na godzinę przy danym przełożeniu, przy kadencji minimalnej. Natomiast szczyt Czerwonego słupka oznacza prędkość przy danym przełożeniu, ale przy tych maksymalnych obrotach. Oczywiście jak to wartość obrotów zmienia tylko na 100, to słupki mi się zmienią. I tutaj na przykład też zawężę. Ale zrobię tak jak na przykład bym chciał, czyli 70 na 120. Oczywiście dane liczbowe mam dokładne, jeżeli chcę, wykresy jeszcze ładniej mi to wszystko ukazują. I podobny wykres mam dla roweru szosowego. W rowerze szosowym kaseta tylna ma takie przełożenia: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Czyli przełożenia są głównie o jeden ząbek. Ma to sens właśnie na różnych takich trasach szosowych, bo tam się rowery szosowe oczywiście wykorzystuje, i wtedy te przełożenia są bardziej takie płaskie i ogólnie są cały czas ciężkie, że te prędkości mogą wynosić bardzo dużo. Na przykład w moim przypadku to wyjdzie 72 km na godzinę na szosie, a tylko 60 na góralu. I sobie w ten sposób można zastosować fizykę w powiedzmy życiu codziennym i w przyszłości na pewno podobne nagrania będę zamieszczał. Pozdrawiam, Marcin Uziemło. Zapraszam do komentowania.